dzisiaj znowu zagramy w Avatar World po raz drugi. My sprawdzimy trik na darmowe dodatki, który usłyszałam od jednego z widzów. Sprawdźmy to! Ja się już mega nie mogę doczekać, a mało tego, słuchajcie, chciałam wam pokazać najsłodsze miejsca w Avatar Worldzie, a Kitek znalazł chyba kilka trików. Masę trików! Jej! Okej, dobra, słuchaj, zaczniemy od trików, a na samym końcu sprawdzimy trik na wszystkie darmowe dodatki. Dobra, co jest? Ja najpierw mogę ci coś pokazać. O, też znasz jakiegoś trik? Odkryłam takie słodkie miejsce, to jest lodziarnia, ale czajcie, tu się robi własny lodzik. No i tu jest jeden z trików. Żartujesz? Tak. Patrz, ale ja wam pokażę, jaki to jest trik. Będziecie sobie, no wróż, wafelek jest fajniejszy. Zdecydowanie. No. To jest lód z posypą. Do tego sobie bierzecie żelki, pianki i wszystkie inne kolorowe posypy. O, mateczko. A w tym możecie sobie w sumie deser lodowy zrobić. Nie, no to jest sztos. Jeszcze do tego sobie bierzecie jakiegoś szejka. Albo na przykład, no dobra, szejka. Dobra, Mofika, ja ci mogę tu pokazać trika. I tą śmietanę na samą górę. No czekajcie, no przecież to wygląda po prostu bajecznie, Mufina. Trzymaj takiego sobie, proszę bardzo, ludzika. I jestem zadowolona jeszcze. Czy to jest sos? Nie wierzę, to jest sos. Naprawdę? To jest sztosikowe, że można takie rzeczy z tym robić. I nawet, czy ja mogę to jeść? Co chciałeś mi pokazać tutaj? Słuchaj, tutaj, żeby zrobić tęczowe, specjalne lody, potrzebujemy takich trzech znajdziek. I słuchajcie, pierwsza znajdźka, z tego co kojarzę, chyba jest gdzieś tutaj dalej, przepraszam, tu zobacz. Widzisz małą laskę cukrową? No. To włóż ją tam w tamto miejsce. Okay. Tylko ja muszę sobie przypomnieć, jak się robiło taką jedną rzecz. Znalazłam kolejne, tutaj leży. Teraz chyba jest najgorsze. Z tego co pamiętam, trzeba coś tu wykminić. Lizak, tu jest jeszcze... I chyba trzeba zrobić loda, tylko nie pamiętam jakiego, i wsadzić go do tej maszyny, tutaj. Do tej maszyny, która jest na środku. Masz jakiegoś gotowego loda? No, daj tego loda. Wrzuć go do maszyny. No. I naciśnij to. Co o, sprawdzimy. I teraz pytanie, sobie. Czy to wyjdzie. Chopa, wyszło! Mofinka, poczekaj. Nie, no kupę zrobię złego loda. No wyjmij, wyjmij tego loda. Puż. A wyjmij to. Okay. Kupa, no mówię, że kupa. Chyba coś nie wyszło. No tak, no ale tam jeszcze lizaka brakuje. Gdzie lizak? No właśnie, lizaka się tworzyło, to nie jest tak. Aha. I właśnie jego trzeba tam zrobić, ale ty mi nie pozwalasz. No jak się tam robi, jak mi już no trzeba tu zrobić tu trzeba w tej maszynie trzeba zrobić specjalną kubkę, tylko nie pamiętam, jak ją się robi. A nie ma tu jakiejś podpowiedzi? No właśnie, ciężko o te podpowiedzi. Kitek, geniuszu, ja znalazłam tego lizaka tutaj, tu leży. A to może i ja o matko, mogę. Dwa triki połączyłem. Dobra, zobacz, jakie masz lody. Tęczowa, jaki sztos. Kitek, ja cię normalnie przetrącę, tam był. No bo tam jest inny jeszcze trik, ja już pomyliłem cztery triki naraz, przepraszam. To tęczowego tam damy, czy tak, jest jeszcze, jest inny właśnie wow, trik z tym. Ładny. O, i trzeba tego loda wziąć i nim posmarować, daj do ręki mufince. No. I w drugiej daj jej wafelek, i puchar zrób z tego, no. Wow. I ona, mak, to jest magiczny pędzel, tworzy różne rożki. Ja, to jest lodzik. I tego rożka można wrzucić właśnie do czegoś takiego, choć ty zrobiłeś już tu jedno, więc trzeba wsadzić nowe. Wrzuć tam ten puchar i normalnie możesz to teraz odpalić i zrobić z tego lody. Mój puchar. To jest puchar, zrobiliśmy kubkę. Dobra, wychodzę stąd, słuchajcie, ja chcę iść do kolejnego miejsca. Do szkoły. A, nie, ja chcę ci pokazać jeszcze kolejne miejsce, bo to są naprawdę urocze miejsca, o wiele lepsze niż w Toce. Mianowicie szkoła baletowa, kocham balet, tańczyłam, byłam malutka. Super, że tu jesteś, bo to jest kolejny trik. Zaraz sprawimy, że ta pani, która jest na środku, będzie młodą, małą dziewczynką. Trzeba zacząć od tego, że ten pan, musimy otworzyć to i on musi mocno zacząć grać. Matko. I w tym momencie dostajemy kluczyk. What? A teraz tym kluczem otwórz kutkę. I otwórz to. I teraz posłuchaj mnie. Wyjmij tą baletnicę, tylko baletnicę. Piękne. I daj tą baletnicę właśnie pani, która tańczy. Daj ją do ręki. I ona będzie miała... Ta-dam! Cofnęła się w czasie. A ja wam chciałam pokazać coś mojego, czyli ja biorę moją mufinkę, ubieram na prima balerinę. A może w te baletki, skoro już takie dostaliśmy od Kitka, to może tak. Nie wiem, do czego jest ta spinka. Która spinka? No tam tu jest jeszcze jakaś taka spinka chyba. No zaraz zobaczymy. Do... Wow! Ej, to jest mój strój. Ja miałam ten sam, no nieważne. A, to są różne stroje, dobra. To chyba ten najładniejszy. O, tutaj jest ta spineczka, śliczna. I ja już mogę teraz lecieć na lekcję baletu! Wystarczy, że stanę, przepraszam cię, no zejdź z tej maty, to jest moja mata. Stanę tutaj i jestem już prima balerina. Serio? No. Tak to działa? Dobra, ale oprócz tego lecimy po następne triki. Patrz, ona jest na tym zdjęciu. No tak, no bo to jest ona, to jest jej szkoła. Teraz lecimy do szkoły. W szkole już byliśmy i co jest? A gdzie szkoła? Szkoła to? Jest to chyba to. Chyba tutaj. I tutaj jest specjalny trik i jak już jesteśmy w tej naszej klasie, w której kiedyś byliśmy, jedziemy w to miejsce i tutaj za tym ptaszkiem, proszę wejść tego ptaszka. Jeśli też chcecie przedłużyć wakacje, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Biorę ptaszka. Dobra, i teraz weź klucz, który był schowany za nim. Okay. Tak, daj go mufince i musimy iść. Albo weź jakąś inną osobę. Jasne, że mufince. Dobrze, mufince, daj klucz, proszę bardzo, mufinka. Super, masz klucz i teraz lecisz do szafek. A gdzie były szafki? Obok. Właśnie chciałam wam pokazać też taki trik fajny, że jak weźmiecie postać i ją tutaj dajecie, to ona może przejść. Tak, wystarczy ją nakierować na drzwi i puścić. Dobra, i teraz z tym pierwszym kluczem
kluczem. Z tego co kojarzę, możesz otworzyć szafkę numer 7. A nie jeden? Nie, szafka numer 7. Z tego co Kituś pamięta. A bo ona też jest faktycznie, bo zasłonili. No tak, ona jest zamknięta, więc proszę cię bardzo. I otwórz, zobacz, to jest w środku. I tam jest specjalny plecak, no. A oprócz plecaku, zobacz, tam jest płótna, wow. Razem z nożyczkami. I normalnie jak nasze rzeczy z naszego muffinkowego sklepu Back to School. Piórniki, plecaczki oraz zeszyciki. Teraz weź te nożyczki, daj jej do ręki i w drugą daj jej... Klej. Poczekaj, nie klej. Nie, klej, daj na razie jej te płótno z tej muffince. Tak, to płótno, co wyciągnęłaś, to żółte. To, tak. To jest wciąż ręcznik. Okej, okay. I możesz z tego stworzyć różne rzeczy. Na przykład... To są materiały, tak. Luzeczkę. I tak samo możesz z reszty zrobić, tam są jeszcze dwa materiały. Super, a ona chciała jakiś... No, jedyneczkę, żeby otworzyć, to moja droga, musimy iść na boisko. Boisko, gdzie boisko szkolne. Nie wiem, gdzie jest boisko szkolne. Gdzieś tu było, chyba tutaj. Z tego co pamiętam, możesz tutaj pisać po tej ziemi, tą kredą. Naprawdę? Tak. A o, potem. Nie, przepraszam, pomalowałam. Potem to. Możesz wziąć to i zmazać to wszystko. Złapałam światła! Ej, chodź, uciekamy stąd, bo się nie, bo tutaj są tu za dużo trików, muffinka. Chcesz dostać mega, mega rzadki plecak? Jasne, no to słuchaj, żeby zdobyć mega rzadki ciekawe, plecak, czy po pierwsze. Taki fajny jak mój muffinkowy. Nie wiem, czy to trzeba zrobić, ale musimy puścić muffinkę na start, przygotować się do biegu. Chyba nie w tą stronę muffinka biegniesz. No, drugą moją drogę. Ale to nie jest najważniejsze, ponieważ musimy odpalić wszystkie słoneczniki. Tu są pozamykane słoneczniki. Otworzyliśmy jednego, drugiego i tu jest trzeci i... O nie, trafiłem to. Znowu zrobiłem. No, nie mogę trafić tego. O, jest. Już? I zobacz, co się stało. Jaki śliczny, to jest jedna rzecz. I tam są okulary. What? Ale czad. Możemy już wyjść ze szkoły? Nie, nie możemy, bo tam jest jeszcze jeden sekret. A, no dobra. Mówi... Tak, bo klucza szukamy. No tak, nie otworzyłaś. Zauważyłeś, że wszystko o wiele łatwiej się tu ładuje. Jej niż w toce? Postawiam na... Wow, właśnie przebiegłaś. Chyba coś tu możesz robić, a możesz świętować. No faktycznie, to się przerwa, tak. A bo przebiegliśmy. Tak, i teraz możesz świętować. Specjalne tak mi świętowanie na przykład. Jej, zobacz. Ale i coś. Sztos. Lecimy na boisko szkolne. Tu gdzieś za tym jest kolejny klucz. Nie wiem, czy trzeba trafić gola, ale my już trafiliśmy tego gola. Musisz odsunąć tą szafkę. Odsuń tą szafkę. Złap ją i przesuń ją na bok. Tam jest klucz, ty nawet go widzisz. Wiem, ja właśnie widziałam to, trzeba to tak zdejmowałam. W lewo. Może jednak tak to działa, że pierwszy trzeba gola trafić. Jakąś postacią. No i... Może trzeba ściągnąć wszystko? Ściągnij wszystko z tej szafki. Ściągam. Tu nacisnąć jakoś. No, serio, nie nacisnęłaś na to? Muffinka! Dobra, trzymaj ten kluczyk, już nie marudź, chodź. I leć do numer jedynki naszej szatni. Tam, tam, do szkoły z powrotem, skończyła się przerwa. Tutaj mamy szafeczkę, bierzemy kluczyk i co będzie w niej? O? Co to jest? O, baska, sportowe! To jest sportowe i miejsce buty. Specjalne. Ktoś tam zgubił swój klucz pewnie. Patrzcie, w ogóle jakie te buty są duże dla niego, ale jak się zmienią, to z powrotem są malutkie. Bardzo mi się podoba ta gra, serio. Do tego ja chciałam jeszcze wam pokazać jeszcze jedno słodkie miejsce. A nie, kolejny trik, czyli czy bez internetu możemy używać dodatków, które są tutaj zablokowane. Spróbujemy. Polecimy na ostatnim momencie, polecimy do burgerowni, bo z tego co kojarzę, tu się chyba... A nie, to jest hot dogarnia, pomyliłem! Ja chcę burgerownię! Pizzeria? Gdzie jest burgerownia? Tu. Wow, dobrze, że znalazłaś burgerownię. Potrzebujemy miejsca, gdzie robi się burgerito! Witamy serdecznie! To teraz, żeby zrobić burgerito, zaczynasz od bułeczki i to spada tutaj. Dajesz kotletów na przykład, kotletów, wszystko. Ładuj ile wlezie. Aż po samą górę, aż po samą górę. Piorki. Do samej góry. Więcej jedzonka. Jeszcze, gdzie? Mięska, więcej, muffinka, jakiegoś nie, no, sera. Ja nie jem mięsa. Ser żółty, jeszcze. Ser żółty, jeszcze. Ale ja nie lubię żółty. Jeszcze. I zobacz, spadła korona! Korona jak w Burger Kingu tak, kiedyś. I teraz weź tą koronę i leć w prawą stronę. I teraz stworzysz magicznego burgera. Widzisz tego burgera, który tu siedzi? On się stanie postacią po zmianie! To jest trochę creepy. To jest super! Ja chciałam tutaj pokazać wam miejsce. Patrzcie, jakie to są śliczne wdzianka. Strasznie mi się one podobają. Są przepiękne. No po prostu moja muffinka totalnie się tutaj odnajdzie stylem. Zobaczcie, jak to jest ślicznie. Dobra, to co? Pora na ostatni trik sprawdzić, czy wszystkie dodatki są za darmo? No. Wyłączyłam internet i co? No i właśnie tak jak jeden z widzów mówił, że trzeba wyłączyć internet i wtedy się uruchamiają dodatki. Wszystkie dodatki, a zrestowałaś grę? Dobra, i odpalamy w tym momencie bez internetu i sprawdźmy. Nie mogę wejść. Ale poczekaj, bo może to jest w trakcie budowy. Może już to naprawili. Wydaje mi się, że to zostało po prostu załatane. Jeśli wiecie, na czym polega ten trik i komuś się udało, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Napiszcie też, który z tych trików wam się podobał najbardziej. Ja jestem najbardziej zadowolona z lodziarni i z tych sklepów z ciuchami. Ja z burgera. Halo, przecież one są boskie, te ciuchy w tej grze. I o wiele lepsza animacja, uważam. Więcej rzeczy do roboty i więcej możliwości. Pamiętajcie o kciuku do góry, a my z jakim widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!